Szanowni Państwo, drogie dzieci, bo też widzę na sali, w ten zimowy, styczniowy wieczór mam przyjemność powitać wszystkich najgoręcej w ciepłych murach Świńskiego Zamku na pierwszym artystycznym spotkaniu pokoleń z kolędą, by dać nasz wspólny wkład w wielkie, szlachetne dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która harmonijnie brzmi w całej Polsce, a nawet w najdalszych zakątkach świata, gdzie los rzucił naszych rodaków. Pragnę bardzo serdecznie powitać najmniejszych wykonawców dzisiejszego koncertu, grupę artystyczną Misiaczki z przedszkola numer 1 imienia Kubusia Puchatka. Mikrofon przekazuje szefowi sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pani Agnieszce Szyboszyńskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyli na ten koncert. Myślę, że jesteśmy jedną z niewielu miejscowości w Polsce, która orkiestrowe granie rozpoczyna już 2 dni wcześniej. Tym bardziej się cieszę, że Państwo tutaj do nas dzisiaj przyszli i że wspomogli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak jak Państwo wiedzą, jutro jest kabaretem na zamku, a w niedzielę od godziny 15 w tej właśnie sali widowiskowej rozpoczynamy finał od godziny 15. Natomiast od godziny 9 rano po mieście z puszkami orkiestrowymi będą poruszać się wolontariusze. Jest ich 50, także jeżeli Państwo ich spotkają na swojej drodze, to również można ich wspomóc. A ja tymczasem cieszę się, że Państwo z nami są i życzę udanego odbioru i miłych wrażeń. Dziękuję bardzo. Szczytnego celu, którego symbolem jest czerwone serduszko, które stało się symbolem jednoczącym Polaków, ale nie tylko Polaków, wokół szlachetnej idei, dzięki której niejedno serduszko zostało już uleczone. Jesteśmy w okresie świątecznym i poświątecznym, więc pozwólcie Państwo, że jeszcze w tej atmosferze troszeczkę pozostaniemy. Ponieważ orkiestra w tym roku gra
dla małych dzieci i dla ludzi starszych, więc brawo. Spróbuję znaleźć również pomoc w tym niższym pokoleniu. Ponieważ powiedziałem, że niedawno były święta, to zaczniemy od opowieści. Kiedyś, dawno, 2000 lat temu, wiesz, na Betlejem pokazała się piękna, błyszcząca gwiazda. I ta gwiazda oświetliła miejsce i sianko, na którym leżał, wiesz kto? Pan Jezus malutki. Jezus Marysiewa. Oświetliła drogę i pokazała pasterzom, jak mogą trafić do stajenki, albo inaczej. Do szopki. Do szopki. I w ten sposób zapowiedziałaś dwie pierwsze kolędy, które wykona za chwileczkę chór Sonores. A ponieważ pomogłaś mi w zapowiedzi, to możesz teraz jakieś życzenie wyrazić. Co byś chciała? Żeby chór zaśpiewał na mojej całej rodziny. Te dwie kolędy właśnie, Jezus Małysieńki i do szopy Hej Pasterze, śpiewa Świdniński Chór Kameralny Sonores pod dyrekcją pana Bolesława Górka.
przez chwilę w kręgu tradycyjnej polskiej kolędy. Mówię, że tradycyjnej, ponieważ przez wieki przechodziły nasze kolędy wiele zmian, zarówno w treści, jak i w muzyce. Jednakże od 200, a czasem nawet od 300 lat wracają do nas w grudniowy wieczór i gościmy je w naszych domach. Zaśpiewamy więc dla Państwa cztery kolędy: Przywierzenie do Betlejem, Lulajże Jezuniu, Wśród nocnej ciszy i Betlejemskie pole śpi. Wszystkie spokojne, nastrojowe i wszystkie w aranżacji i opracowaniu na chór przez naszego maestro, pana Bolesława Kurka. Oh,
You're